Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszego live'a. Zapraszam przede wszystkim Panie, ale też Panów, bo myślę, że te drugie połowy też powinny wiedzieć, co dzieje się w naszym organizmie. Dzisiaj temat menopauza to nie pauza. Za chwilę połączę się z ginekologiem, doktorem Tomaszem Zającym. Mam nadzieję, że rozwijemy wszystkie Wasze wątpliwości na temat menopauzy. Ja pozwolę sobie na początku przytoczyć, zanim się zbierzecie, takie powiedzenie, a w zasadzie cytat mojego ulubionego projektanta mody, Christiana Diora, że kobiety rzadko przekraczają 40 i mogą zachować ten wiek do końca życia, jeśli tylko chcą. Oczywiście to wynika z tego, że dzisiaj, moje drogie, dbamy o siebie, fantastycznie wyglądamy, mamy energię. No jak badania mówią, możemy żyć 100 lat i więcej, więc do tego życia trzeba się przygotować. Wyobrażacie sobie, że kiedyś dziewczyny rodziły, kiedy miały 17 lat, kiedy miały 35, to już były babciami, a kiedy miały 40, to umierały, a teraz proszę bardzo, ja mam lat 62, ani nie wybieram się na tamten świat. Mam nadzieję, że dobrze wyglądam. To wynika oczywiście ze świadomości i dbałości o siebie. No to cóż, czwarta menopauza, czyli menopauza to nie pauza. No i szukam mojego doktora. Chwileczkę. Zaraz szukamy. Tak jest. No, mam nadzieję, że za chwileczkę pan doktor Tomasz Zając. Tomasz Zając, doktor ginekolog się pojawi. O, jesteś, witam cię serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, doktorze, już dziewczyny na ciebie czekają, kobietki, no bo chcemy obalić troszeczkę mity na temat menopauzy. Nie wiem, czy słyszałeś mój wstęp, że kiedyś to kobiety, jak miały 17 lat, rodziły, jak miały 35, to stawały się babciami, 40 to umierały. Na dzisiaj przeżywamy menopauzę, no i właśnie przeżywamy. I tu już na początku powiem, jako kobietka, która przeżyła menopauzę, że menopauza to nie choroba, to jest taki stan, przez który wszyscy przechodzimy, no bo i wszystkie przechodzimy, ale kiedy tak naprawdę się zaczyna i jakie są symptomy, doktorze? Menopauza przeciętnie w naszej szerokości geograficznej występuje około 53-55 roku życia. Ona może pojawiać się bardzo stopniowo. Takie pełne objawy menopauzy to przede wszystkim całkowita zmiana samopoczucia. Ona wynika, Amerykanki wymyśliły change of life, więc to rzeczywiście całościowo tak pokazuje, jaka to jest olbrzymia zmiana. Zaczyna się od tego, że są okropnie zlewne poty w nocy. Panie budzą się w zimnej, mokrej koszuli, nie czują takiej fali gorąca, która jest szybka, natomiast pojawia się pod postacią kropelek wsiąka w koszulę nocną i to budzi i rujnuje sen. Jak rujnuje sen, no to daje brak komfortu i siły na następny dzień, w którym to pojawiają się z kolei fale gorąca. To jest taka fala, która okropnie idzie od dolnej części ciała aż do twarzy, powodując wypieki, powodując kropelkowe pocenie się skóry obłosionej głowy, także po skroniach czasami panią wręcz płyną. No właśnie, kobiety się zaczynają stresować, że coś takiego się dzieje. Czyli poty to jest raz, ale co jeszcze się może zdarzyć? Jaki taki symptom, którym możemy poznać, że to właśnie to już jest to, że może nadchodzi, krótko mówiąc, ta fala? Niestety to może być całkiem znienacka. Cały dzień może być pod słabym nastrojem, spędzony, że wszystko się nie uda. Potrafi być labilność nastroju, czyli od śmiechu do płaczu, od złości do radości. No, często słyszę od pań, że rodzina wysyła panią do ginekologa, bo słuchaj, idź, bo ty nas pozabijasz wszystkich. No po prostu, jeżeli jest się zmęczonym, niewyspanym, trudno są gonitwy myśli, trudno się skoncentrować na pracy, na życiu, trudno podjąć decyzję, no to jest rzeczywiście fatalny change of life.
Także to tak, to występuje i wystarczy jak, o, mamy kilka dni wolnych przed sobą, wystarczy jak się wyjdzie z siebie i na siebie spojrzy z zewnątrz, jak gdyby być adwokatem własnego ciała i sobie powiedzieć, słuchaj, dzieje się coś zupełnie innego, ty jesteś inną osobą, zrób coś z tym. No właśnie, to jest, słuchajcie, taki moment w życiu, no, u których te wszystkie dolegliwości związane z tym momentem, czyli z menopauzą, mogą przechodzić tak delikatnie, a u niektórych mogą się nasilać. Ja powiem, dlaczego my żeśmy tutaj z firmą Lowa postanowili podyskutować na temat menopauzy i tych wszystkich symptomów. Przede wszystkim, jak zauważyliście, my ciągle powtarzamy, ja powtarzam na swoim Instagramie takie hasło, seks to nie wstyd, ponieważ kobiety w tym wieku myślą, że wszystko się kończy, dlatego ten tytuł jest menopauza to nie pauza, to nie znaczy, że coś, kochane, w naszym życiu się kończy, wręcz przeciwnie, zaczyna się drugi, inny etap naszego życia z perspektywy własnej osoby, powiem, że też fajna, nawet bym powiedziała, czasami fajniejszy. Tak, no, oczywiście seks, uczucia, to jest sfera, która no, towarzyszy nam 24 godziny na dobę. I rzeczywiście wszystkie te objawy, o których wcześniej wspominaliśmy, wpływają i także na tę sferę. Ale rzeczywiście to, co powiedziałaś, że jest to fajny okres, to rzeczywiście to jest prawda, bo tak, zwykle antykoncepcja już nie jest potrzebna, zwykle dzieci już nie ma w domu, no to co, tylko żyć i szaleć. Ale uwaga, jesteśmy w związkach czasami długotrwałych i one mogą popaść w jakąś rutynę i nudę. Nie cały czas, tu do panów, może panowie nas obserwują, panowie cały czas, mimo że już jesteście 40 lat ze swoimi żonami, partnerkami, cały czas je podrywajcie. Od rana do wieczora. Dbajcie, żeby miały ciepłe uczucia u was, żeby się czuły bezpiecznie. I wtedy wszystko się uda. Nic nie trzeba będzie robić, samo wyjdzie. I wtedy nam też łatwiej będzie przejść przez ten moment. Ale dzisiaj nie chcę rozmawiać o seksie, dzisiaj chcę o tych wszystkich symptomach. No, powiedzieliśmy już, że są to uderzenia gorąco, a są to różnego rodzaju wahania nastroju. Są też tak zwane no, zmiany ginekologiczne, czyli myślę tutaj o suchości, prawda, pochwy, ale nie tylko pochwy, skóry, spojówek. Tak naprawdę no, wpływa to na wiele organów, ale co jeszcze się może zdarzyć? Może pokrótce wytłumaczę, skąd te wszystkie objawy się biorą. To będzie łatwiej sobie wyobrazić, dlaczego to się w organizmie kobiecym dzieje. To jest, menopauza to jest po prostu brak estrogenów. Estrogeny to jest najważniejszy hormon kobiecy, który dba o zdrowe kości, piękne włosy, błyszczącą skórę, prawidłowe działanie wszystkich organizmów, a natura ma na celu co? Żeby sprawnie działał układ rozrodczy, żeby być w ciąży i rodzić dzieci. Czyli to jest czas, kiedy kobieta musi być takiej stuprocentowej wydajności, no brzydkie to słowo mówię, sprawności. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w czasie ciąży, kiedy ta sprawność musi być największa, wszystkie tkanki są pod wpływem estrogenów, żeby wszystko działało korzystnie. I co się dzieje w menopauzie? Nie ma tych estrogenów. No to jak nie ma, to te wszystkie tkanki, łącznie z suchości, zmarszczki, brak elastyczności śluzówek pochwy, spadki libido, słabe włosy, no wszystko jest na nie. No i co? Propozycja jest taka, żeby ten hormon uzupełnić. No właśnie, ale... i tutaj chcę się zapytać, ponieważ mówi się o uzupełnianiu hormonu, kobiety boją się przyjmować HTZ. Ja na przykład przyjmowałam przez ponad 10 lat i czułam się z tym bardzo dobrze, ale czy dla wszystkich ta hormonalna terapia zastępcza jest dobra? To jest rzeczywiście bardzo indywidualne podejście. Przede wszystkim, czy stosować hormonalną terapię zastępczą, czy nie, to decyduje właściwie ogrom nasilenie objawów. Bo jeżeli pacjentka ma słabe poziomy estrogenów, ale czuje się dobrze, to ja przepisując jej lek nie uzyskuję żadnej poprawy w jej samopoczuciu, w jej wyglądzie.
No to są wyjątki, no bo jeżeli pacjentka ma predyspozycję do osteoporozy, no to terapia hormonalna może zabezpieczyć ją przed utratą masy kostnej. To jest taki jeden wyjątek. I wtedy taki hormon, który proponuję, żeby dodać, proszę pacjentkę, żeby potraktowała, tak jak inne panie, które na przykład mają niedoczynność tarczycy, bez oporu biorą hormon tarczycy. To dlaczego jak... Dlaczego, tak, dlaczego jeżeli jest niedoczynność jajników, no bo tak to trzeba powiedzieć, to nie uzupełnić tego hormonu. No i wtedy to daje trochę do myślenia. Poza tym każdej pacjentce daje na próbę na początek miesięczną kurację i proszę, żeby nie kontynuowała jej po miesiącu, po to, żeby mieć takie wiadomości. Przyszłam do pana ze złym samopoczuciem, w czasie tabletek czułam się fantastycznie, po odstawieniu tabletek czuję się beznadziejnie. No to jest dla mnie jasna odpowiedź, że organizm kobiety woła o estrogeny, woła o pomoc. No i można spokojnie przepisać odpowiedni lek na długi okres czasu, sprawdzać, czy nie występują działania niepożądane, żeby to się łykało zupełnie zwyczajnie i nie było żadnych objawów. No powiedziałeś, że na długi okres czasu, ale na ile tak naprawdę? I przez ile lat można brać hormonalną terapię zastępczą? Według najnowszych badań i relacji z różnych posiedzeń naukowych ustalono, że nie ma daty końcowej stosowania terapii hormonalnej. Wyjątkiem jest pojawienie się objawów niepożądanych lub przeciwwskazań do terapii hormonalnej zastępczej. Więc tutaj trzeba być bardzo czujnym i wtedy, jeśli one się pojawią, trzeba ją dla dobra pacjentki zakończyć, dlatego że ryzyka działań niepożądanych mogą być większe niż korzyści, które osiągnie. Na przykład, jakie są niepożądane? Niepożądane objawy mogą być dosyć banalne, ale bardzo uciążliwe, na przykład bardzo tkliwe piersi, tak zwane mastopatyczne, dysplastyczne, że pacjentka nie może położyć się na brzuchu, nie może spać na brzuchu i zmiany preparatów nie dają żadnej poprawy. Idąc w kierunku tych przeciwwskazań jest dosyć sporo, ale tak pobieżnie je tylko omówię, groźnym przeciwwskazaniem i działaniem uboczym jest pojawienie się zmian zakrzepowych, więc tutaj trzeba być bardzo czujnym, żeby nie spowodować zakrzepowego zapalenia żył albo nawet i poważniejszych powikłań naczyniowych. No i terapia hormonalna, która jest prowadzona ponad 5 lat, w minimalny sposób, ale jednak, zwiększa ryzyko, ale uwaga, ryzyko, nie zachorowalność, tylko ryzyko zachorowania na raka sutka. W związku z tym tu też musi być czujność zachowana. No i idąc wstecz, to oczywiście trzeba wyłowić pacjentki, które mają takie ryzyka już a priori i niestety jest dyskwalifikować z takiej terapii. Są to rzadkie przypadki na szczęście i nie stanowią jakiegoś problemu. Można je zastąpić innymi lekami. Czy można powiedzieć, że... Czy można użyć takiego sformułowania, że hormonalna terapia zastępcza w pewnym sensie nas odmładza, no bo jednak te estrogeny wpływają na to, że ta skóra jest bardziej elastyczna, że te włosy nie są takie, że tak powiem, przerzedzone mocno, że chroni nasze serce, no i też nasz umysł w jakiś sposób. Dla mnie kobiety, które przyjmują tę hormonalną terapię zastępczą, rzeczywiście się odmładzają. Są pełne dobrych myśli, realizują swoje pasje, ciągną do teatru i do spotkań, pokłócą się z koleżankami, uprawiają sporty. Ale medycznie jest to trochę naciągane. Bardziej estrogeny utrzymują stan kobiecego zdrowia ciała na stałym dosyć poziomie, że zatrzymują się albo bardzo, bardzo zwalniają procesy te, które, o których już wspominali, że skóra wysycha, czyli te negatywne procesy związane z naszym wiekiem. No dobrze, ale skoro już mija te 5 czy 10 lat i kobieta dochodzi do wniosku, że chciałaby odstawić hormonalną terapię albo gdzieś tam w tyle głowy marzę, a może tutaj właśnie coś się może zdarzyć niedobrego dla jej zdrowia, to jak powoli wycofywać się z hormonalnej terapii zastępczej? Czy można tak z dnia na dzień po prostu przestać brać, czy jak to trzeba zrobić mądrze? Każdą pacjentkę traktuję jako partnerkę do rozmowy i partnerkę do, i chciałbym, żeby one traktowały mnie jako partnera do rozwiązywania jej problemów.
W związku z tym proponuję po tych 5 latach, po których rosną ryzyka, zrobić próbę odstawienia. Próba odstawienia polega na tym, że pacjentka trzyma sobie w rączce ostatnie opakowanie, ale z premedytacją nie bierze preparatu. I czekamy, co się dzieje, bo być może już po 5 latach jej organizm sobie będzie radził bez sztucznych hormonów. Jest to możliwe. Jeżeli pojawiają się szybko objawy takie jak przed rozpoczęciem terapii hormonalnej, czyli to, o czym żeśmy mówili, poty i cała reszta, no to sobie pacjentka łyka, otwiera nowe pudełeczko, łyka i przychodzi do mnie i mnie informuje. Panie doktorze, próbowałam robić, nie da się żyć bez tego. No to na następny rok, ale ja przepisuję recepty w okresach półrocznych, żeby jednak zminimalizować pojawienie się tych działań ubocznych i kolejną próbę robimy po kolejnym roku. Aż w końcu przychodzi rok, kiedy pacjentka trzyma to pudełko i nic się nie dzieje. Przychodzi po roku i mówi, nie biorę, bo nie potrzebowałam. I rzeczywiście po 5 latach terapii wszystko, co dobre robią, estrogeny już zrobiły. Natomiast następne działania to jest to, żeby kobieta czuła się nadal dobrze i dalej funkcjonowała na wysokich lotach. To muszę ci się teraz przyznać i też wam, drogie dziewczyny, bo pewnie pytacie się, czy ja brałam, ja już się przyznałam, że brałam, że ja po 10 latach w tej chwili odstawiłam, czyli najpierw taką połóweczkę i tak stopniowo, można powiedzieć, zeszłam z tych tabletek. Te pierwsze takie dni wydawało mi się, że trochę jeszcze zlewają mnie poty, że może jestem taka, może nie drażliwa, ale wrażliwa. Czyli przez pierwszy czy tydzień czy dwa ciągle płakałam. Jak mi ktoś coś powiedział, to od razu beczałam jak mała dziewczynka i już chciałam powrócić do tej terapii, ale po prostu zapomniałam z sobą zabrać na jakiś wyjazd. No i tak stopniowo, wszystko się uspokoiło i jest teraz okej. Okay. Czyli jeśli kobiety już nie czują takiej potrzeby, takiej jak w tym momencie ja, czyli nie ma co już się za to zabierać, tak? Tak, bo to już nie spełni żadnej roli. Ani nie zmieni samopoczucia, ani już nie wzmocni kości, bo już dostateczna ilość czasu terapia była. Teraz nie wypadną, nie zmarszczę się teraz? Nie. To się nie wydarzy. Oczywiście trzeba brać w końcu pod uwagę upływ czasu, że jednak nie mamy na głowie w naszym wieku tylu włosów, ile mieliśmy w szkole podstawowej, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej no nie może być takiego wyjątkowo gwałtownej zmiany, czy w kolorze skóry, czy w zmarszczkach, czy we włosach, czy w paznokciach, czy w ogólnej sprawności. No. A jeszcze chciałam się zapytać, czy warto brać jakieś może naturalne jakieś produkty, które w pewnym sensie mogą zastąpić te estrogeny chemiczne? Estrogeny oczywiście, żartuję. Tak, estragon, mimo że podobna nazwa, nie ma tu żadnego działania. Tak zwane fitoestrogeny, czyli estrogeny pochodzenia roślinnego, znajdują się w największej ilości w produktach sojowych, w pluskwicy groniastej, bardzo ładne zioło, i koniczynie czerwonej. To są najskuteczniejsze i najbardziej bogate w estrogeny roślinne rośliny. Bardzo ważnym czynnikiem jest umiarkowana aktywność fizyczna. To poprawia funkcjonowanie wszystkich hormonów, ale uwaga, umiarkowana aktywność fizyczna, nie siłownia, gdzie lecą poty i są przepocone ubrania, tylko po prostu lekko ubrana idę na szybki spacer godzinny z zegarkiem w ręku, czy Nordic Walking, czy jeżdżę na rowerze, ale regularnie 3 razy w tygodniu. To znakomicie poprawia działanie również insuliny, bo wraz z wiekiem rośnie insulinooporność i niestety panie zaczynają nabierać ciała, a mówią, że nie wiedzą skąd. No, mogę im pokazać skąd. To tak na marginesie, też temat związany z menopauzą. Nie pokazuj. I to są rośliny, które i pożywienie, które ma najwięcej fitoestrogenów. Ale podstawą dobrego żywienia w menopauzie jest różnorodność diety. Chodzi o to, żeby organizm kobiety mógł sobie coś wziąć z rzodkiewki, albo z pomidora, albo z ogórka, albo z cykorii, albo no co tam na warzywniaku jest. Natomiast jeżeli codziennie pani się żywi sałatką, liściem sałaty położonym na kawałek wędlinki, bułeczką i masełkiem, to ten jej organizm nie ma szansy skąd sobie wziąć tego, co akurat potrzebuje. Więc żeby dać mu szansę, no to się nazywa dietą japońską. 50 składników jednego dnia. No to jakby sobie
sobie policzyć, to gratuluję tym paniom, które to mają, to znaczy, że się bardzo dobrze żywią, ale mogę się założyć, że większość pań nie dociągnie do tej liczby. Bardzo pomagają tu zioła, bo zioła są wieloskładnikowe, więc też nam dostarczają wielu składników. To bardzo ważną informację podałeś, ja muszę obliczyć te wszystkie swoje składniki. Ja muszę wam powiedzieć, że kocham jeść, więc dlatego jak czasami mówicie, że tak wystaje mi brzuszek, no to teraz właśnie do tego brzuszka dojdę, to jest pewnie taki brzuszek, jak to lekarze nazywają, menopauzalny. O, masz, etykieta. Niestety ta tkanka tłuszczowa przesuwa się, a mnie choroba akurat się przesuwa w kierunku brzucha. No ale ten brzuch można zakryć, ale z drugiej strony robię też oczywiście wszystko to, co mówisz, żeby go nie było, czyli ja codziennie ćwiczę i staram się dobrze żywić, no ale nie wiem dlaczego, i tu jest pytanie do ciebie, dlaczego jest taka duża ochota na słodycze w tym czasie? Ha! Dosłownie miałem do tego tematu przejść. Wraz z wiekiem rośnie u człowieka insulinooporność. Insulinooporność polega na tym, że żeby kontrolować prawidłowy poziom cukru człowiek i kobiety i mężczyźni, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, muszą produkować coraz więcej insuliny. A działanie insuliny polega na tym, że wszystko, co słodkiego kobieta czy mężczyzna zje, praktycznie natychmiast rozkłada i idzie w przemianę w kierunku materiału zapasowego, jakim w człowieku jest tkanka tłuszczowa. Mówię to takim ogólnym językiem, żeby to łatwiej zrozumieć. Czyli krótko mówiąc, zjedzone jabłuszko to nie jest woda, lekko kwas z witaminką C i troszkę cukru, jak się zje, tylko trzeba widzieć, że zaraz pójdzie w któryś boczek albo w brzuszek. I właśnie to jest tą pułapką, że nie wyobrażamy sobie, że jest taki szlak, który prowadzi z prostego cukru, jakim jest fruktoza, albo w słodyczach glukoza, że to idzie zaraz natychmiast w tkankę tłuszczową. Zawsze wszystkim paniom przypowiadam taką anegdotkę, którą dziś usłyszałem na którejś konferencji, że jeżeli się zje jedno jabłko i nie wsiądzie na rower, nie będzie się pedałowało przez godzinę, to natychmiast to się zamienia, to jabłuszko zamienia się w tkankę tłuszczową. Jedno jabłuszko. Boże, to ile ja jeszcze będę pedałować chyba całą noc dzisiaj, bo zjadłam i truskawki i kawałek chałki i w ogóle aż wstyd się przyznać. Słuchaj, ale jak to jest? No dobrze, czyli mamy kompletnie w okresie menopauzy czy po menopauzie już nie jest słodyczy? WHO zaleca jeden mały owoc na dobę. No, w dzisiejszej piramidzie żywienia już zniknęło powiedzenie, że warzywa i owoce do woli. Jeden mały owoc, a definicja małego owocu według WHO to jest taki owoc albo owoce drobne, które się mieszczą w połowie szklanki. Tak, to jest w garści. Tak, to jest w garści. No ja się, natomiast ja warzywa. Ja to wiem, że tak jest w dojrzałym wieku, no młodszym się zaleca trochę więcej, bo jednak więcej energii tracą, prawda, podczas całego dnia, a tutaj trzeba powiedzieć, że już w tym okresie dojrzałym często zapominamy, że no mniej pracujemy albo w ogóle nie pracujemy. Więcej czasu spędzamy na siedząco niż gdzieś tam w biegu, prawda? Bo już nie ma dzieci, które odwozi się czy odprowadza do szkoły, przyprowadza. Nie ma z tym związanego jakiegoś dodatkowego ruchu. No, ale pozostaje stres, a stres też nie służy nam dobrze, ponieważ też powoduje wzrost kortyzolu i to powoduje odkładanie tkanki tłuszczowej właśnie, kurczę, w okolicach brzucha. No to w związku z tym tutaj trzeba powiedzieć, panie doktorze, że właśnie w tym wieku jeszcze więcej ruchu, tylko o takim średnim natężeniu. Przepraszam, no, muszę przerwać. Mówiąc o naszej masie ciała i zdrowym ciele, nie możemy zaczynać od ruchu. Musimy zacząć od jedzenia. No dobra, czyli najpierw mówimy, że od ruchu, bo jestem uzależniona od ruchu, ale wiadomo, że bez jedzenia nie ma ruchu. Ale właśnie to dobrze powiedziałeś, że od jedzenia, bo wiesz co, bo też no to zadam ci też takie bardzo ważne pytanie, które wynika z obserwacji moich znajomych, że kobiety w tym czasie, żeby nie mieć tej tkanki tłuszczowej na brzuchu, często podejmują takie decyzje, że jedzą raz dziennie. I co ty na to? To jest kompletnie nieprawidłowe. Dlatego, że no, zamienię się w organizm pacjentki.
O, jest jeden posiłek, najadłem się, ale nie wiadomo, kiedy mnie nakarmi następny raz, więc niech się naje dużo za dużo. No i tu jest pułapka. Spożywa się wtedy dużo więcej kalorii, niż się zużyje do tego następnego posiłku. Natomiast jeżeli będą dosłownie małe przekąseczki, małe wielkości tapasów, krakersów z nałożoną jakąś wędliną, ale w regularnych odstępach czasu, 5 razy, 6 razy dziennie, to organizm będzie sobie myślał, będzie zaraz następny posiłek, to ja nie muszę dawać żadnych sygnałów, bo i tak będę nakarmiony, i tak będę nakarmiony. Nie muszę nic odkładać na zapas. Nie muszę nic odkładać. Właśnie, świetnie to podsumowałaś. No dobrze, ale one są rzeczywiście chude, tylko ja mam wrażenie, że im się nawet nic nie odłożyło przy tym jednym posiłku, tylko że mam wrażenie, że niektóre z nich wyglądają bardzo wręcz anorektycznie, że tak dojrzałe, anorektyczne kobiety. Czy w takiej sytuacji można powiedzieć, że organizm nie dostaje no, tych ważnych składników, które mogą się przydać, gdyby na przykład nastąpił jakiś zwrot niechciany, czyli choroba i tak dalej. Tak, mówiąc o tym rzadkim posilaniu się, to może być taka sinusoida, że przez 2-3 godziny po posiłku, 4, organizm zużywa to, co spożył, a potem jest głód, czyli zaczyna zjadać swoje materiały zapasowe, a u osób anorektycznych może sięgać po zasoby białkowe, czyli do mięśni, kości i skóry. To już jest bardzo dramatyczne, no bo to daje wsteczne no, zjawiska na tych narządach, że one się po prostu gorzej czują, gorzej działają, gorzej wyglądają. Czyli słuchajcie, wszystko z głową, pod kontrolą lekarza. Nie róbmy eksperymentów na naszym organizmie, bo to, co służy jednej koleżance, niekoniecznie musi służyć tobie i ważne jest, żeby się regularnie kontrolować i badać. Powolutku musimy zmierzać do końca, więc ja jeszcze bym chciała zapytać o sprawy psychiki. Kobieta w tym czasie no, często traci pewność siebie. Co możemy zrobić w tej menopauzie? Jak możemy się wspierać nawzajem, żeby odzyskać tą pewność siebie, żeby się nie załamywać i żeby no, powrócić jak gdyby do początku naszej rozmowy, że menopauza to nie pauza i jest naprawdę wszystko w porządku, jeśli kontrolujesz swój organizm i dbasz o siebie. Sądzę, że podstawą jest jednak hormonalna terapia zastępcza, bo ona daje tą bazę do dalszych postępowań. Bardzo ważny jest pewien spokój psychiczny, pewna higiena dla mózgu. On musi odpocząć, bo wiadomo, że wraz z wiekiem mamy tyle myśli i tyle spraw do ogarnięcia, że naprawdę on nie ma kiedy odpocząć. Więc chyba Ty jesteś specjalistką od tego, chyba joga jest do tego wyśmienitym rozwiązaniem. Ja próbuję się nauczyć jogi, ale jestem beznadziejnym przypadkiem i ciągle coś mi wchodzi do głowy, bo mam coś do przemyślenia, albo jakąś pacjentkę, albo coś. To trochę jak ja. Muszę powiedzieć, że ja całe życie byłam ADHD i też mi jest ciężko z taką absolutną koncentracją, wyciszeniem się, ale ćwiczę na przykład już Pilates, gdzie skupiam się na oddechu, bo w Pilatesie trzeba skupić się na swoim oddechu, a zresztą Pilates jest połączeniem jogi, Pilatesu, baletu klasycznego i tak dalej. Czyli można zacząć właśnie od Pilatesu, jeśli jesteście w tej samej sytuacji jak ja. Słuchajcie, ja zachęcam Was też, drogie panie, skoro już powiedziałam o suchości tych intymnych naszych części ciała, do używania różnego rodzaju lubrykantów, to są takie dwa kosmetyki, olejek intymny i serum intymne. I bardzo ważne, żeby regularnie nawilżać te miejsca, żeby też w sprawach intymnych dać satysfakcję swojemu partnerowi. Krótko mówiąc, żeby nie było tarcia. Co tak zamilkłeś? Bo słucham dobrych rad, które rzeczywiście pacjentkom przekazuję. To myślę, że może na następne spotkanie poruszymy sprawę fizjologii współżycia, seksu, co się łączy oczywiście
z chęcią myślenia pozytywnego. Tu a propos jogi jeszcze mi przyszły do głowy, że może panie, które nie lubią jogi, to nauczą się medytować, też to im da świetny odpoczynek i dowartościowanie. Ale apel do wszystkich pań, które teraz oglądają, żeby przekazały tę wiedzę i to, co powiem osobom, które je otaczają, że w nich jest największa siła, że one mają wspierać, mają szanować kobiety, bo one zasługują przez swoją okropną fizjologię na najwyższy szacunek na świecie i powinny być otoczone ciepłem, pozytywnymi myślami i zaskakiwane miłymi niespodziankami. Tego wszystkim paniom życzę. To jest bardzo ważne to, co powiedziałeś i jest też taki apel, żebyście wspierali i wspierały kobiety w menopauzie w swoich biurach, w pracy, żeby one czuły się komfortowo, żebyście wykazywały się empatią, że różne rzeczy w organizmie się w tym czasie dzieją i czasami takie dobre słowo przytulenie, kiedy jest ten zły nastrój, jest niezwykle pomocne. Bardzo Ci dziękuję, doktorze. Moim gościem i Waszym był doktor Tomasz Zając, ginekolog, położnik. Jeśli macie do niego pytania, no to dzwońcie do doktora, ale też możecie pod tym live'em pisać, a oczywiście na te pytania odpowiemy następnym razem. I jeśli ktoś fajnie napisze z Was, dla jednej osoby mam prezent od Love Care. Jeśli napiszecie, jak sobie radzicie właśnie w tym okresie menopauzy, może macie jakieś swoje podpowiedzi dla nas, innych kobiet, dzielmy się tym, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy były w kupie, bo siła jest w nas. Buźka, dziękuję bardzo i do widzenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.